Kojima, Kojima, Kojima. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cutscenki wytrzyma. I można by się śmiać, można by wyolbrzymiać każdą sytuację, ale nie można nie powiedzieć, że ten człowiek to osoba w branży o jednej z najciekawszych wyobraźni i podejściu do robienia gier. Zaskoczenie, jakie wywołały we mnie akcje w MGS-ie na PlayStation 1, nigdy nie zostało pobite. Hideo nauczył mnie, że po jego grach można spodziewać się przede wszystkim tego, co niespodziewane. Dlatego, gdy najpierw po ograniu dema PT padło tam jego nazwisko, zagotowałem się z radości. Potem Konami postanowiło się go pozbyć w kiepski sposób i tak powstał pierwszy MGS bez jego udziału. Wiadro pomyj, masa hejtu od samego początku i naśmiewania się? A ja się nie zgadzam. Metal Gear Survive mi się podoba i uważam, że tej grze oberwało się całkiem niesłusznie. Bo Hideo był twarzą tej serii od samego początku, od pierwszych gier, które opierały się na akcji, skradaniu, espionażu, intrygach politycznych, aż po piątkę, która mimo tego, że podobno już przy trójce mu się nie chciało, miała być najlepszą grą, jego magnum opus. Zaczęły się jednak głosy, że mistrz został wyrzucony z Konami i niekoniecznie leżało mu dosłowne dojenie marki, a wszyscy wiemy, że pachinko trzeba trzaskać. Moment, w którym nie pozwolono mu jechać na The Game Awards, chyba przypieczętował wszystko, a Phantom Pain straciło kapitana statku. He was informed by a lawyer representing Konami just recently that he would not be allowed to travel to tonight's awards ceremony to accept any awards. Przez to zapewne gra debiutowała w stanie koszmarnym. Nieprzeciętny hype rozbił się o ściany niedokończonych i powtarzalnych misji, brakujących cutscenek i przeniesienia wielu ciekawych wątków tylko do sfery audiologów, których, jak już wiemy, nie każdy chce słuchać. Zaczął się więc gniew na Konami. Wszyscy po prostu patrzyli krytycznie i z wielką chęcią komentowali absolutnie każde poczynania. I tutaj wchodzi Metal Gear Survive, pierwsza gra w serii kochanej przez fanów i pierwsza bez geniusza Kojumbo na krześle mózgu projektu. Bardzo słaby odbiór zwiastunów, koszmarna beta i śmiech Kojimy bo zombie. Nie? Zombie naka deru wake nai janai desu ka? Tylko czy było to tak naprawdę w pełni zasadne? Czy słowa o tym, że historia o fikcji politycznej z egzystencjonalnymi problemami nie miała czegoś takiego? Czy nie jest to słowem na wyrost? Od początku trafiamy na super szamanów, cybernetycznych ninja, telepaci, telekinetycy, hipnotyzerzy, wampiry z nanomaszynami, klony, osoby kontrolujące pszczoły, kruki czy elektryczność, a nawet rozmawiające ze zmarłymi. Nie ukrywam, że to drużyna X-Men, więc czy te zombie są aż tak nie na miejscu? Nie będę tutaj wliczał postaci z piątki, na przykład postaci, która miała płonącego walenia. No... ale po prostu, no to nie jest tak, że w grach Kojimy nigdy nie było miejsca na wątki nadnaturalne i nie z tego świata. I tak wskakujemy do świata znanego z piątki. Niejaki Goodluck wskrzesza nas, w cudzysłowie, po tym jak rozwalone Mother Base otworzyło portal i zostaliśmy, znowu w cudzysłowie, zarażeni. W skrócie misją będzie pozbieranie osób, które zostały po drugiej stronie, uleczenie siebie i przetrwanie, a wszystko to poza kanonem kojimizmów, ale z całym dobrodziejstwem. Nie ruszamy głównego lore, ale bawimy się jak ten wyrzucony szef. No bo jak inaczej wytłumaczyć to, że AI, z którym współpracujemy, nazywa się Virgil, czyli Virgiliusz, a jak tylko trafimy do tego dziwnego świata, jesteśmy uraczeni cytatem z Boskiej Komedii Dantego, do tego Haron Corps. No przecież to wszystko jest pretensjonalne i kojimistyczne jak się tylko da. Jednym z zarzucanych problemów gry jest design wrogów. Za nich odpowiada niejaki Masahiro Ito, którego możemy znać z choćby Silent Hilla i tego, że to w jego portfolio znajduje się koleś, którego znamy jako piramidogłowy. Problem w tym, że o ile ci pierwsi Wandererzy, czyli ci nasi zombie, nazwijmy to, są w miarę do siebie podobni, to później
różnorodność przeciwników się zwiększa, a widać to jeszcze bardziej na bossach. I dosłownie w momencie, kiedy jednego z nich zobaczyłem na ekranie, byłem w szoku, że takie coś pojawia mi się na ekranie. I to był taki pozytywny szok. Tutaj przyznam jednak, że Metal Gear Survive to bomba z bardzo długim lądem. Większość prześmiewczych recenzji pokazuje początkowe etapy rozgrywki, co bardzo łatwo rozpoznać po ekwipunku czy lokacji. Gra zwyczajnie długo się rozkręca i co za tym idzie, mało osób dotarło do tych soczystych elementów. A lubicie elementy survivalowe z Metal Gear Solid 3 Snake Eater? To jak protagonista może zachorować, potężne obrażenia sprawiają, że części ciała wymagają leczenia, a w tle pojawia się crafting, nawodnienie i głód, co wpływa na waszą wytrzymałość? Survive robi to, co ma w nazwie, rozwija te elementy przetrwania o kilka poziomów, jednocześnie pamiętając o specyfice całego świata. Nic tutaj nie jest niepołączone ze sobą. Możemy robić dowolne krzyżówki, umiejętności i tak dalej. A samo narzekanie na to, że mamy za niską stamina, albo nie możemy dłużej biegać, tak naprawdę obnaża niezadbanie o podstawowe potrzeby postaci, albo właśnie jej brak rozwoju. Zaczynamy dosłownie z dzidą i rozwój tak bazy, w której pojawiają się nowe elementy, jak i bohatera, który z każdym poziomem i nową umiejętnością sprawia, że z każdym krokiem czujemy się coraz bardziej przygotowani do starć. Zaczynasz polując, zaczynasz zbierając brudną wodę, która może zrobić ci kuku w brzuszek, a po jakimś czasie masz swoje pola uprawne i system filtracji wód. A dodatkowo to, że nie masz włączonej gry, nie zatrzymuje progresu. Survive nie kara cię za niebycie przy kompie. Nie wspomnieć jednak o rzeczach, które nie wyszły albo denerwują, no byłoby to niemiłe z mojej strony, więc czy jest na przykład głos AI, który za często wspomina o tym, że spadły nam potrzeby? No jest. Czy jest za dużo menusów, które będą wkurzały ludzi, którzy z MGS-em nie mieli zbyt wiele wspólnego? No też jest. Czy fabuła ma za długi ląd i powoli się rozwija? Niestety tak, ale są jeszcze mikropłatności. Choć specjalną walutę dostajemy za specjalne misje albo regularne logowania, to zwyczajnie nie jest ona tutaj potrzebna. Pewnie kosmetyki, boosty, zasoby czy timeskipy są dostępne, ale najbardziej oberwało się czemuś, co ludzie nazwali kupowaniem save'ów. I teraz, żeby ustalić. Kupujemy dodatkowy slot na postać. Przypomnę, że za walutę, którą da się wyfarmić. Co to tak właściwie znaczy? Z grubsza tyle, że stworzymy nową postać, podczas gdy poprzednią możemy zawsze usunąć, zwalniając miejsce, możemy pójść do bazy, żeby zmienić klasę postaci i skille, możemy grać mimo zakończenia gry i powtarzać elementy fabularne po rozdziałach w dowolnym momencie. Czegoś nie kumam. Właściwie to kwestia potrzebna tylko jeśli współdzielimy z kimś Steama, ale grając tak po prostu nie będzie nam to raczej nigdy potrzebne. Potrzebne będzie jednak stałe połączenie z siecią, nawet grając samemu. I tutaj przyznaję pełną rację, godne krytyki i bardzo głupie rozwiązanie. Rozwijamy naszą postać, podnosimy statystyki, które pozwalają nam biegać dłużej i dalej, a dodatkowo dostajemy skille i tutaj pierwszy przykład z głowy. Mamy kopniaka, który służy temu, żeby podcinać wrogów, ale możemy rzucić granat pod siebie i go tym wykopać, przez co granat poleci dalej. Wybieramy klasy ze swoimi własnymi skillami bardzo przydatnymi w kooperacji i perkami dla nich zarezerwowanymi. A wszystko to, by rozwiązać zagadkę innego wymiaru, odblokować jedno z kilku zakończeń i rozbudować swoją bazę jak tylko się da. Ważnym elementem jest więc zbieranie mięsa, wody, surowców do wytwarzania broni palnej, amunicji, ale i strojów czy zapór. Bo system walki w większości opiera się na podejściu defensywnym. Najpierw będziemy stawiać płoty, albo szukać miejsc tak, żeby uderzyć, jednocześnie nie będąc uderzoną bądź uderzonym. O ile większa część gry to faktyczny survival, to z punktu widzenia walki to w dużej mierze tower defense. Różni wrogowie będą wymuszali różne strategie, przygotowania do walki czy obrony, a kolejne granaty, mołotowy, strzelby czy wieżyczki strażnicze tylko w tym wszystkim pomogą. Bo gra cię uczy, czasem jak zupełnego głupka, a czasami zalicza solidny skok trudności. Potrafi nagradzać za ryzyko, a śmierć nakłania do przemyślenia podejścia do całego starcia. I element chyba krytykowany najczęściej, ale ja uważam go za jeden z najlepszych elementów tej produkcji. Bo oto mapę, która też prześmiewczo nazywana jest asset swapem, otacza pewna mgła. Pył.
The Dust, które wymaga od nas noszenia aparatu tlenowego, a co za tym idzie dodatkowego zarządzania powietrzem. Możemy je uzupełniać za zbieraną energię z wrogów albo nie ryzykować. A jak już mówiłem, ryzyko jest nagradzane, bo to tam musimy poruszać się szybko, ale mając na uwadze szybciej spadające numerki. Mamy zatem ograniczoną widoczność na kilka metrów. Nie działają nam waypointy, a jedynym punktem charakterystycznym jest majaczące gdzieś w oddali zielone światło naszej bazy, jako taka latarnia. Do tego pola pełne wrogów, których najlepiej omijać, ale warto, bo to tam właśnie znajdziemy pełno surowców, specjalne skrzynie z dedykowaną minigrą w ciche otwieranie, a ich zawartość jest bardzo cenna. Ba, możemy nawet zebrać muzyczki z różnych gier Konami do puszczenia sobie w bazie. Wiele osób narzeka na to, że brak tam nawigacji, ale zsynchronizowany punkt odsłania mapę, a nasze ścieżki pozostają zaznaczone. To dosłownie kwintesencja grozy, przetrwania i tego ryzyka. Mroczny świat z wizją mapy, którą znamy z piątki, ale przede wszystkim wypaczoną. Dodatkowo wątki paranormalne z wielką burzą pyłu w tle, która może nas zabić. Świat, w którym pootwierały się portale i wszystko jest zagadką i nic do końca nie jest takie, jakie być powinno. Gospodarka zasobami, tym co mamy na sobie, by nie zwalniać chodu i nie tracić za dużo staminy. Dobra muzyka, walka od tej bronią białą popalną z bombami wszelkiej maści i budowanie bazy czy połączeń teleportacyjnych pomiędzy kilkoma punktami. System przetrwania rozbudowujący elementy znane z MGS-a trójki i fabuła naznaczona wpływami z literatury. Gdybym ja to tylko gdzieś już słyszał. Czy to czasem nie jest tak, że paradoksalnie Kojima robiąc Death Stranding nie zagrał na nosie Konami? Tworząc grę, w której głównie chodzimy, zbieramy i przenosimy paczki, dbając o swoje i dziecka potrzeby w mrocznym i niepojętym świecie, gdzie niepokojące warunki atmosferyczne i dziwne istoty, tym razem nie z kryształu, a ze szlamu, chcą nas zabić? Czy to czasem nie jest tak, że Death Stranding jest tym, czym Metal Gear Survive mogłoby być, gdyby Hideo pozostał na miejscu? Wersją gry, która nasycona jest jeszcze większą dawką mitologii, jaką wtłacza człowiek z najdziwniejszymi tweetami. Po spędzonych kilku dobrych godzinach w Metal Gear Survive właściwie nie wiem, skąd cała ta chryja. Albo może nawet wiem. Wydaje mi się, że fani dostali coś innego, coś co zostało skreślone od samego początku, bo przy tym tytule nie było Kojimy. Dodatkowo w sieci znajdziemy całą masę materiałów wydających osąd po spędzeniu zdecydowanie za krótkiego czasu, by poznać to, co gra ma do zaoferowania. Rozbuchane newsy o natarczywości mikropłatności, demonizacja wolnego tempa i naprawdę dużo przedwczesnych opinii przemieszanych z nienawiścią do Konami za strzał z Silent Hills i kancelowaniem Hideo. Wszystko to wpłynęło na przekreślenie dobrej, zdecydowanie nieświetnej, ani nawet bardzo dobrej gry, jaką jest Metal Gear Survive. I właściwie to chętnie wrócę pograć po skończeniu nagrywania tego. Być może tym materiałem udało mi się kilka osób przekonać, ale nie taki był cel. Chodzi o pewne zdemaskowanie i przy okazji wprowadzenie teorii spiskowej o Death Stranding. A co wy sądzicie o Survive? Czy przy okazji zgadzacie się z tym, że gra z Reedusem była chęcią pokazania środkowego palca swoim poprzednim pracodawcom? Dajcie znać w komentarzach, ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. Cześć!